Witam Państwa. Dawno nic nie nagrywałem, ale być może to się zmieni i przy Joomla 3,5 troszeczkę wrzucę nowych materiałów, które wzbogacą Państwa wiedzę. Od czego zaczynamy? Ano zaczynam od Joomla 3,5, od tego, co nowego jest w Joomla 3,5 w stosunku do Joomla 3,4. To Joomla 3,5 to ma troszeczkę pecha, ponieważ jest zapowiadana od jeszcze dawniej. Pierwsze wersje miały wyjść w styczniu, później w lutym, a teraz jest informacja, że będzie to 21 marzec. Wiele z osób, oglądając już ten film, będzie korzystało z Joomla 3,5, więc zobaczmy, z czego mogą dodatkowo skorzystać. Zalogujmy się, bo pierwszy ekran po zalogowaniu jest bardzo ciekawy. Mamy tutaj prośbę o to, żebyśmy wyrazili zgodę na zbieranie danych o naszym systemie. Proszę się nie bać, nie będą tutaj zbierane jakieś nasze prywatne dane. Tutaj będą zbierane dane tylko związane ze środowiskiem, w którym pracuje Joomla, jak i z samą Joomlą. Po co? Ano po to, żeby tą Joomlę coraz bardziej usprawniać. Możemy wyrazić zgodę, bądź też odrzucić, lub tylko raz wysłać te informacje o tym, w jakim środowisku pracuje nasza Joomla. No i teraz przejdźmy do kolejnej nowości. Aby zobaczyć tę kolejną nowość, warto mieć już troszeczkę informacji w naszym systemie, troszeczkę artykułów. Klikamy sobie kolejne artykuły, kategorie. Co my tutaj widzimy? Ano, dodatkowe kolumny. Proszę zwrócić uwagę, że przy nazwie kategorii pojawią nam się informacje o tym, ile artykułów jest opublikowanych, ile artykułów jest nieopublikowanych, ile artykułów jest zarchiwizowanych i ile artykułów jest wyrzuconych do kosza. Jest to naprawdę bardzo pomocne narzędzie, ponieważ dzięki temu wiemy, które kategorie są nam już na przykład niepotrzebne, bo nie mamy w nich żadnych artykułów aktywnych. Bardzo ciekawe i bardzo pożyteczne. Trzecią nowość, którą chciałbym tutaj omówić, nie jest ona dla mnie aż tak bardzo pożyteczna, no ale skoro jest, warto ją przedstawić. Aby ją aktywować, musimy sobie przejść do rozszerzenia moduły. Być może wielu z Państwa nie wie, że domyślnym widokiem są moduły witryny, ale są też moduły zaplecza. Kliknijmy sobie tutaj na zaplecze. I mamy już moduły zaplecza. Przejdźmy sobie do modułu User Status i Show. Zapiszmy. I proszę bardzo, tutaj na dole pojawiły nam się dwie nowe ikonki, dwa nowe skróty. Pokaż witrynę i pokaż admina. Kliknijmy sobie pokaż witrynę. Przerzuciło nas co na witrynę. Pokaż admina. Przerzuciło nas do głównego okna panelu administracyjnego Joomla. Dla mnie średnio przydatna funkcja, ale być może wiele osób będzie chciało skorzystać z niej. Kolejna nowość dotyczy naszego szablonu. Przejdźmy sobie do rozszerzenia szablony. Przejdźmy sobie tutaj do szablonów. Otwórzmy sobie nasz główny szablon Protostar. W folderze CSS możemy utworzyć plik custom CSS. I w tym pliku Custom CSS dopisać swoje własne style. Następna funkcja jest bardzo, ale to bardzo przydatna dla osób początkujących. W wielu wypadkach chcą one zasięgnąć na forum dyskusyjne jakiejś porady i pada pytanie: dobrze, ale jaką ty masz Joomlę, w jakim środowisku twoja Joomla pracuje? Oni nie wiedzą, skąd te informacje wziąć. Od Joomla 3,5 jest to bardzo prosta sprawa. Przechodzimy sobie tutaj do system, informacje o systemie. Proszę bardzo, możemy pobrać informacje o naszym systemie w postaci pliku TXT. Do tej pory, aby wgrać obrazek, musieliśmy ten obrazek wgrać najpierw na serwer, później go wybrać z serwera, czyli musieliśmy wykonać kilka operacji. Ta nowość, o której w tej chwili mówię, przeciągnij i upuść w obszar edytora obrazek jakiś, jest naprawdę bardzo przyspieszająca pracę
i bardzo podwyższająca komfort tworzenia artykułów w Joomla. Otwórzmy sobie jakiś artykuł, proszę, artykuł, otwórz artykuł. Teraz zróbmy coś takiego. Tutaj mam jakieś obrazki. O, teraz sobie przeciągam tutaj. Proszę bardzo, obrazek się wgrywa. No i już ten obrazek jest. Oczywiście on jest taki duży tutaj, więc trzeba go pomniejszyć wcześniej, zanim go wrzucimy. Ale dzięki temu nie musimy go wgrywać. Co się stało z tym obrazkiem? Zamknijmy to. Artykuły media. I proszę bardzo, ten obrazek mamy tu. Wgrał się nam do głównego katalogu. Następna nowość jest związana z PHP. Jeżeli Państwa serwer obsługuje PHP w wersji 7, bez problemu mogą Państwo uruchomić Joomlę właśnie w środowisku PHP wersji 7. Czyli tutaj wybieramy sobie, akurat ja nie mam jeszcze tego, PHP w wersji 7 i już uruchamiamy Joomlę. No i jest kilka takich małych, minimalnych poprawek, między innymi przy instalacji. Mamy tutaj rozszerzenie, instalacje. Proszę zobaczyć, że mamy tutaj podmenu jeszcze. Generalnie z Joomla 3,5 będzie nam się dużo łatwiej pracowało i dużo lepiej. No więc cóż, korzystajmy z nowych funkcji.